No chyba tamtego chłopa pogrzało, widzowie. Ale chłopa chyba poniosło nieźle. Tym cichym? Chcesz? Może być ten cichy. Patrzcie, leci wariat. Jak taki świr największy. 500! Co to był za czub? Witam wszystkich bardzo serdecznie na Dzikim Zachodzie. Dzisiaj, moi drodzy państwo, wcielę się w rolę wyrewolwerowanego, egzotycznego rewolwerowca. A moim zadaniem jest wygranie meczu, przy czym mogę używać tylko i wyłącznie egzotycznego USPA oraz egzotycznego pistoletu z lunetą. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i oczywiście zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny tego typu challenge. No i możecie też napisać w komentarzu swoje pomysły na challenge. Na przykład w jaką postać mam się wcielić w następnym odcinku. Dzisiaj jest to cowboy, czyli taki wieśniak z prerii, który ma pozwolenie na pistolet. Rozumiecie? Chciałem teraz na szybko ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 1000 fałdolców. Ta osoba wygrywa, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. Dzisiaj też rozdaję wam 1000 fałdolców. Jeżeli wspieracie mnie z kodem FIREL z tej strony tym razem, subskrybujesz kanał, zostawiłeś łapeczkę w górę, no to jeszcze w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Nie zapomnijcie też bić na pixieshop.pl po przekozackie koszulki z kolekcji The FIREL. Przyszedł czas zostać egzotycznym rewolwerowcem. Po pierwszą broń lecimy na paskudną przystań do tego NPC-ta, który znajduje się w tym hangarze. Ta broń kosztuje chyba 600 golda, jak widzicie na moim koncie jest równo 0, więc zapytamy... Oj, dobra, wskoczyło. Zapytamy się go, czy da w krechę. Na pewno będzie tu dużo osób. W sumie nie widzę nikogo. Chciałem polecieć na choinkę na początku po skrzyneczki, pewne skrzyneczki. Mamy pistolet, więc ewentualnie mogę go używać. Zeskakuję niżej, szybciutko. Kupujemy rewolwer. Mamy. Mamy też chłopa. A masz tą chudą nogę. Szkoda, że jesteś paluchem rybnym, byku. No nie zdążył, nie zdążył. Został nakryty. Głupio, żeś przyleciał, szefie. Bardzo głupio, żeś przyleciał. Dobra, nafarmijmy sobie jakichś matsów i lecimy po drugą broń. Po rewolwer egzotyczny, który znajduje się prawie na środku mapie. Wiecie, u pana placuszka. Z pewnością każecie chłopa. Musimy lecieć w te oto miejsce. Kolejny punkt kontrolny do zaliczenia w tym challenge'u. Ale że ktoś do mnie wali. I to z dodatku z samolotu? Dobra, przesiadka do innego auta. Szybka akcja, gościu. Widzę pana Żelka. I pan samolocik za mną jest. I chyba chłop wyleciał, tak. Ale że ja uciekam? Bo się obsrałem? Dawaj, dawaj, dawaj. Uciekaj, Farelito, uciekaj. Uciekaj tą maszyną. Uciekaj. Pana Żelka potrąć. Widać jeszcze pana Żelka. Panie Żelku, nie bój się pan. Już pana ratuję. A że pan Żelek tak troluje gierkę, on nawet umie grać w tą grę? Panie Żelku! Nie no, panie Żelku, naprawdę pan to popsuł. Ależ on miał mityczną pompeczkę szefa! Wezmę ją, ale nie będę używał. Wiecie, warto mieć niż nie mieć, co nie? Dobra, potrzebujemy teraz znowu jakieś kewy. Bo tutaj się robią serio żarty. Pan Żelek trollował. Trollował ewidentnie gierkę. Chciał mnie tutaj wziąć, oszukać, że niby jest plackiem. A pan Żelek, no nawet coś tam grał. Ale że on dostał taki 49 w czosnek. O kurde, felek. No to teraz mam problem. I to konkretny. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, ośle, nie strzelaj. Jest, jest, udało się. Trafiłbym go. Kurde, felek, trafiłbym go. Leżysz, gościu! Łatwiutko z tobą, esklapik. No to nieźle, kolejny oponencik, a my nie mamy leczonka. Kurde, najgorzej, podjeżdża. Ja muszę uciekać od tego chłopa. Tutaj gierkę komputerową ogarnia. Ukradł mi loot. Najgorzej! Złotego skara musiał mieć akurat chami prostak. Nie miałem żadnych kewów, szkoda. Ach. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, jest nasz NPC, który sprzedaje nam pistolecik. Dziena.
dzięki za tropiciela. Tak jest i o to chodzi, o to chodzi. Mamy swoją broń, ale nie mamy do niej zbytnio dużo amunicji, nie mamy w ogóle leczenia. Jest jakaś apteka, ale są też kewiki. Dobra, potrzebujemy jeszcze jakąś 50, najlepiej z cały stack. No i myślę z 300 ammo, żeby cokolwiek tutaj pograć konkretnie. Mówisz masz, Farelku, mówisz masz. Jakieś kroki słyszałem jeszcze. Jest chłop, ale zanim do niego... Albo dobra. Próbujmy go zrobić. Nie no, biceps jeden, pozdrawiam cię, wariacie, ale... Potrenuj nad aimem, nie? Serio. Bo tak raczej, no, nie zaskoczysz nikogo. Okej, pierwszy frag! Wow! Niesamowite. Ale dzięki za luta, bicepsik. Przyda się. Potrzebuję sporo matsów, ponieważ... Jak nie będę miał matsów, a chłop będzie miał pompę, no to jestem od razu tak naprawdę na liścia od tego chłopa, tak? A jak będę miał matsy, zawsze będę mógł uciec i w jakiś tam sposób podjąć walkę, ale coś mi się wydaje, że wyłożę się na pierwszym chłopie, który będzie miał pompę. Taka jest prawda. Że tu nikogo nie było? Co jest? Skrzynka popsuta, patrzcie! XD. Fantastycznie po prostu. Fantastycznie. A jak ją wysadzę? Nie no, nieśmiertelna. Troluje mnie ta gierka dzisiaj, serio. Kolejna! Nie no, jak ja mam wygrać ten głupi challenge, jak wszystko jest zbugowane, halo? Mam nadzieję, że chociaż ty działasz, co malutka? Tak! Wreszcie. Czy ja w oddali widzę pimpka? Tak, to jest pimpek, lecimy po niego. Siema pimpuś! Rampa przezroczysta. Co to jest za gra, ludzie? Jakiś chłop jeszcze! Dobra. Ukradł mi, tak? Ukradłeś mi autko, tak? To fajny jesteś, wiesz gościu? Fajny jesteś. Spokojnie, zaraz cię dorwę, mam dwie apteczki, więc S. S klapik. Okej, okay, siemaneczko, strefka. Naszą kolejną misją jest udanie się tutaj, do tej kanciapy, po kolejną broń. O kurde, przerwałem leczenie, XD. Najgorsze jest to, że nie działają piaski, mogliby je w końcu już naprawić, bo sezon leci, a my nawet z tego nie czerpiemy żadnej satysfakcji, no bo wiecznie są zepsute, więc trochę taki useless to był pomysł Epic Games, że to wprowadziliście, a to kurczę niestety nie działa. No ale dobra, trzeba grać tym, co mamy. Okej, widzę oponenta. Dostał. I widzę, gdzie jest. Także koksik. Najlepszą taktyką na to wszystko by było trzymać się z dala od chłopa. I po prostu... On jakiś OP chyba nie jest. On nie wie skąd strzelam, ponieważ... O matko boska, jak przyjął. Ej, bambiku, bambiku. Łap, nejda. To leci? Nie wiem, czy to leciał. Dobra, teraz trafiłem, ale i tak nie siadło nic. Okej, okay, oni mają charge. Więc raczej... Na blisko nie powinienem tam podchodzić. I guess. Dobra, on tutaj jest, tak. On ma krakt. Ale to było S. O matko kochana, jakie to było S. O gościu, co ty żeś narobił? Powiedz mi, byczku. Co ty żeś narobił? Okej, okay, do strefy tędy, tak? Okej, okay, this way, idę! Ale że on miał tyle matsów, że nie mogę patrzeć. Najlepiej przejąć HG. Nie spadnij, Faral, nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij. Okej, okay. Jesteś wysoko. Jest gitarka. No i dobra. Okej, okay, dostał. Coś za coś, mordko, tak? Ej, bez takich, tak? Mordko, postrzelałbym się z tobą też chętnie, ale ja muszę do strefki, tak? Bo ja mam tylko jedną broń i wiesz, jak może to się skończyć, nie? Że jeszcze wygrasz. I to było najgorsze. Szkoda, że nie kupiłem sobie jeszcze jednego egzotyka. Jest! Egzotyk kolejny! Właśnie o nim mówiłem, że szkoda, że go nie mam. A ja już go mam, widzowie. Ja już właśnie go mam. Zdobyłem, udało się, na szczęście. Boję się, żeby nikt mi nie zrobił pleców. Jak stanąć w tej strefie, żeby było dobrze? No chyba tamtego chłopa pogrzało, widzowie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale chłopa chyba poniosło nieźle. Dobra, no to silencerem, czyli będziemy strzelali, tak? Tym cichym, chcesz?
Może być ten cichy. Patrzcie, leci wariat. Jak taki świr największy. 500! No XD! Co to był za czub? Nie no, trzeba iść powolutku do strefy, nie można tak świrować. Hopsa, hopsa. Tu jest chłop, tak? No okej. Jak ja mu tu skolapsował? Normalnie, mam dużo amo. Skapnął się i zaczął budować, naprawiać to XD. Też niezły świrek z tego chłopa. 4-4, ładnie. Ładny strzał, ładny strzał, byku. Dzięki, dzięki, po jednym sobie strzeliliśmy, rozumiem. Mamy dwóch chłopów, jak to ugrać, żeby wygrać? Leżysz? Okej, okay, rozumiem, że ten chłop, co był tutaj, miał coś ciekawego jeszcze, tak? No to ładny spray, to ładny spray. Nie! Drugie miejsce! Jej, on tak mało brakowało! Ale miał Scarringtona, nie no, i tak spoko, moim zdaniem i tak kozacko wyszło, nice. No niestety nie udało mi się pokonać tego chłopa, miał Scara, ja miałem tylko i wyłącznie egzotyczny pistolet, chociaż gdybym jakimś cudem łatwo go trafił, no to by się okazało, że jeszcze bym to wygrał, ale mam nadzieję, że i tak się wam podobało, ja się wspaniale bawiłem, sami spróbujcie sobie tego challenge'a, jeżeli macie odłożone wolne monetki w Fortnite'cie. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć, wbijajcie na mojego Instagrama, Facebooka oraz TikToka, link do wszystkich social mediów znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!